Dzień dobry, szanowni państwo. Witam bardzo serdecznie na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w ramach akcji Tu jest przyszłość. Dzisiaj stolica pięknego województwa podlaskiego, Białystok. Witam państwa samorządowców, którzy przyjęliście nasze zaproszenie, z gospodarzem miasta, panem prezydentem Tadeuszem Truskolaskim na czele. W imieniu koleżanek i kolegów, senatorek, posłanek, senatorów i posłów chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wczoraj zorganizowali te kilkadziesiąt spotkań i wydarzeń związanych z pobytem naszego klubu. Tak, to kolejny przystanek. Już w przyszłym tygodniu jesteśmy na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej, ale dzisiaj Podlasie i o głos poproszę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana premiera Donalda Tuska. Witam wszystkich serdecznie. To trochę waży ten żur z Hajnówki, ale musiałem się pochwalić, bo dostałem przed chwilą od burmistrza Hajnówki, pana Jerzego Cicharka, właśnie ten prezent, ten symbol z życzeniami zdrowia i siły. Więc od tych życzeń pod waszym adresem też chciałbym zacząć. To jest tak przekonujący prezent, że ta mówniczka mogłaby nie wytrzymać obciążenia i dlatego dziękuję, drogi Borysie, że zaopiekowałeś się naszym żubrem. Bardzo się cieszę, że mogę też powitać na spotkaniu naszego klubu parlamentarnego tutaj w Białymstoku pana marszałka Senatu, panią marszałek Kidawę-Błońską, oczywiście prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, mojego przyjaciela, wybitnego prezydenta Białego Stoku. Tu w województwie podlaskim dziesiątki parlamentarzystek i parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej od wczoraj spotykają się z różnymi środowiskami, wspólnotami. Byliście w 14 powiatach, nie tylko w byłych miastach wojewódzkich, w Suwałkach, Łomży, oczywiście w Białymstoku, ale także w innych 36 miastach, miejscowościach, na 79 spotkaniach środowiskowych i na 14 otwartych spotkaniach. Za ten wielki wysiłek chciałem wam serdecznie podziękować, a szczególne słowa uznania chciałem skierować pod adresem tych, którzy włożyli wielki wysiłek na, żeby zorganizować to imponujące wczorajsze spotkanie w Klosinie. Krzysztof, pozwoli, że na twoje ręce złożę podziękowania tym wszystkim, którzy zorganizowali spotkanie ponad 1000 mieszkańców Klosina i okolic. Byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem waszej energii. Jak zauważyliście, wczoraj prym wiedli w czasie tego spotkania ludzie młodzi i bardzo młodzi. I to był taki nadzwyczajny zbieg okoliczności. Przyjechałem między innymi po to, aby rozmawiać o młodych Polkach, Polakach i o przyszłych pokoleniach, bardzo przygnębiony fatalną statystyką, polską statystyką urodzin i zgonów. Województwo podlaskie to jest miejsce szczególnie poszkodowane tą statystyką, a Hajnówka jest na tej mapie miejscem rzeczywiście szczególnym. To właśnie tu musimy najgłośniej, najdobitniej mówić o tym wszystkim, co powinien robić odpowiedzialny rząd, odpowiedzialny samorząd, aby młodzi ludzie w Polsce uwierzyli w swoją przyszłość, żeby uwierzyli wszyscy bez wyjątku, że tu jest ich, nasza przyszłość.
te statystyki, które mówią, że Polek i Polaków w ostatnich latach jest coraz mniej, one są tym bardziej zatrważające, im bardziej w przyszłość patrzymy. A prognozy dotyczące Polski za lat 70 mówią, że obywateli polskich będzie prawie 10 milionów mniej niż jest dzisiaj. Prognozy demograficzne to nie są wróżby z fusów. To są prognozy oparte na twardych danych. Jeśli w Polsce będą rządzić ludzie, którzy nie dają nadziei na lepszą przyszłość, to te prognozy nie tylko, że się sprawdzą, ale mogą być w finale tak naprawdę jeszcze bardziej pesymistyczne. I równocześnie, szczególnie tutaj w województwie podlaskim, w różnych miejscach, można powiedzieć, kiedy się tak rozejrzymy w koło, porozmawiamy z ludźmi, gospodarzami tego miejsca, że tu jest szczególnie dużo powodów, żeby uwierzyć naprawdę w to, że to jest jedno z najlepszych miejsc na ziemi. Województwo podlaskie, no bo wie, jak się tak zastanowimy, pamiętam o czasie mojej poprzedniej wizyty w województwie podlaskim, kiedy, z jaką dumą opowiadali mi gospodarze tych magicznych miejsc, takich jak Sejny, Krasnogróda, Krynki z willą Sokrata Janowicza. Takie centra kultury autentycznej. Krzysztof Małgorzata Czyżewscy, którzy potrafią pielęgnować dziedzictwo absolutnie nadzwyczajne. W Supraślu, kiedy pamiętam jeszcze swoją wizytę, jako kiedy byłem premierem u naszych prawosławnych braci. Magiczne zupełnie spotkanie. I wszędzie w tych miejscach, wiele z tych miejsc pokazywał mi Leon Tarasewicz, wybitny malarz i no, człowiek, z którego macie prawo tu być rzeczywiście dumni. W tych dziesiątkach i setkach miejsc w województwie podlaskim widzimy krajobraz, krajobraz kulturowy, wspólnoty wieloetniczne, ludzi kultury, kapitalne pamiątki kultury, o naturze już nie będę wspominał. A wtedy, kiedy rozmawiałem o Polsce przez lata mojej działalności w Unii Europejskiej, to też bardzo wielu obcokrajowców mówiło mi, jak olśnieniem niemalże była wizyta tutaj, w województwie podlaskim, kiedy Europa odkrywała jakby ten nadzwyczajny zupełnie zakątek naszego kontynentu. Dlaczego mówię o tych znakach kultury i natury? Bo jeśli zastanowimy się nad tym, co opatrzność dała tej ziemi i co daje aktywność ludzi tutaj żyjących tej ziemi, to odnajdujemy wyłącznie powody, żeby tutaj chcieć żyć. Natomiast kiedy myślimy o władzy centralnej, to ona zrobiła bardzo dużo w ostatnich latach, żeby młode Polki i młodzi Polacy zastanawiali się nad tym, jak nad emigracją, bo przecież teraz częściej słyszymy znowu od młodych ludzi to pytanie, czy na pewno warto będzie tu żyć w Polsce, w województwie podlaskim, gdziekolwiek nie pojadę, słyszę te same pytania. Więc musimy oczekiwać od władzy, ktokolwiek o władzę się ubiega, musi umieć odpowiedzieć na to pytanie, co jako państwo polskie możemy zrobić, żeby młode Polki, młodzi Polacy chcieli zakładać rodziny, zakorzeniać się w miejscach, które na to nie tylko zasługują, ale są naprawdę jednymi z najwspanialszych miejsc na ziemi. Wczoraj mówiłem o takiej oczywistej potrzebie, jaką jest no chociaż jeden żłobek w każdej polskiej gminie. My dzisiaj mamy dokładnie w 49% gmin zero żłobków. Znaczy, no prawie dokładnie połowa gmin w Polsce nie ma ani jednego żłobka. W jaki sposób ci, którzy odpowiadają za politykę rodzinną w Polsce, w jaki sposób mają przekonać młode Polki do tego, żeby zainwestowały całą swoją energię, marzenia, plany,
nadzieję na macierzyństwo, w gminach, gdzie tak manifestacyjnie widać brak aktywnej pomocy państwa. Dlaczego dziwimy się, że młode Polki z niepokojem czasami myślą o swojej przyszłości, skoro mają poczucie, że państwo odwróciło się od nich plecami, a jeśli już zwraca się do nich, to z pałką w ręku. Tu właśnie w województwie podlaskim, w Łomży, w Suwałkach, w Białymstoku, ale także we wszystkich innych mniejszych miejscowościach, polskie kobiety też głośno domagały się praw, nie abstrakcyjnych, ale praw należnych im w taki sposób najbardziej oczywisty i naturalny. Praw, które dawały poczucie i powinno dawać poczucie bezpieczeństwa, wolności, samodzielności. Tych praw, które dają gwarancję, że macierzyństwo, zakładanie rodziny to nie tylko ciąg problemów nie do rozwiązania, tylko wręcz przeciwnie, że macierzyństwo to jest coś, co daje nieustanną satysfakcję i radość. I ta aktywna polityka państwa. Czy to jest to głośne babciowe, o którym mówimy, czyli bezpośrednie wsparcie dla mam, które po urlopie macierzyńskim chcą pójść do pracy, bo chcą lepiej zarabiać, rozwijać się, a równocześnie chcą zapewnić dobrą opiekę. To jest wsparcie dla tych, którzy nie mają mieszkania. Jak mają zostać młodzi ludzie w miejscu urodzenia, jeśli nie mają szansy na mieszkanie? Te wszystkie zadania, jakie formułujemy, zadania dla państwa, muszą być zrealizowane w ciągu jednej kadencji, po to, żeby te prognozy, te czarne prognozy demograficzne się nie sprawdziły. Mamy doświadczenie, o 500% liczba żłobków wzrosła w czasie, kiedy byłem premierem. I jeśli zbudujemy tyle żłobków, ile w czasie tych moich dwóch kadencji, to rzeczywiście ten plan zielonej mapy, gdzie każda gmina będzie umiała zapewnić opiekę w żłobkach dla naszych maleństw. No, jeśli zabiorą się za to ludzie naprawdę kompetentni i przekonani do tej przyszłości tu w Polsce, tu w województwie podlaskim, tu w Białymstoku, to wtedy rzeczywiście będziemy mieli więcej powodów do także tego demograficznego optymizmu. Byliście w Szepietowie, w Maćkowej Rudzie, w Łapach, w Grabówce, w Supraszlu, w Michałowie, w Zambrowie, w Grajewie. Uśmiecham się, bo mam tam wielu przyjaciół z rodziną Surowskich na czele. Wszystkich tam serdecznie ściskam. Oczywiście Kruszyniany, Krypno, w Dobrzyniewie Dużym, w Zabudowie, rzecz jasna w Łomży. Mógłbym wymieniać jeszcze wiele nas, miejscowości, w których byliście, rozmawialiście z ludźmi. Tematy często te same, co w innych regionach. Wykluczenie komunikacyjne. To wykluczenie komunikacyjne tutaj w województwie podlaskim, to słowo, ten termin nabrało szczególnie ponurego wyrazu. W momencie, kiedy ze względów politycznych wydawałoby się w 100% zrozumiałych, kiedy zamknięto przejścia graniczne z Białorusią. Ja jestem, i mogę to powiedzieć bez fałszywej skromności, od wielu, wielu lat takim bardzo zaangażowanym patronem, sojusznikiem opozycji demokratycznej w Białorusi. Ja właściwie tą swoją, no jeśli tak można powiedzieć, drogę polityczną w 2005 roku, pamiętam jak dziś, tę moją wizytę w Mińsku, wtedy po raz pierwszy spotkałem szefową Związku Polaków, Angelikę Borys. Od pierwszych moich spotkań z Polakami na Białorusi i z opozycjonistami, z działaczami na rzecz demokratycznej Białorusi. I zawsze miałem na uwadze, w jaki sposób efektywnie pomagać, chronić tych, którzy narażają swoje życie i zdrowie w konfrontacji z tym bezwzględnym reżimem Łukaszenki. Więc jakby nie ma co dyskutować na temat tego, że Polska powinna prowadzić twardą, zdecydowaną, konsekwentną politykę wobec Łukaszenki i jego reżimu.
Natomiast tutaj ludzie zadają takie najoczywistsze pytania. Nikt nie ma wątpliwości przecież co do tej zasadniczej sprawy, ale tutaj ludzie zadają pytania i mają prawo do tych pytań pod adresem polskiego rządu. Dlaczego utrudnia się życie? Dlaczego rujnuje się drobne biznesy? Dlaczego utrudnia się kontakty z rodzinami? Akurat w województwie podlaskim przejścia graniczne z Białorusią są otwarte, na przykład na Lubelszczyźnie. Kto podejmuje tego typu decyzje? No, albo jest to totalna blokada Łukaszenki, albo to są, tak jak z tym nieszczęsnym zbożem ukraińskim, są to decyzje chaotyczne, albo po znajomości, albo ktoś komuś ustąpił, bo ma, nie wiem, wujka w resorcie. Jak to się dzieje, że nie potrafił rząd polski uzgodnić skutecznej blokady granicy białoruskiej, bo to nie oczywiście nie tylko Lubelszczyzna, ale też Litwa. Jak to jest możliwe, że ta władza jest gotowa podjąć decyzję i to bardzo często z dnia na dzień, mam wrażenie bardziej dla politycznego poklasku, czy żeby jakby przykryć jakieś inne kwestie i w ogóle nie zważa na to, że te decyzje dotykają gdzieś setki, tysiące rodzin, polskich rodzin, które są skazane na właśnie te negatywne konsekwencje takich decyzji. Jeśli się podejmuje szczególnie tak masywne decyzje, jak zamykanie przejść granicznych, to wcześniej trzeba przygotować zabezpieczenie dla tych, którzy na tym stracą. Zobaczcie, to otwarcie granicy, znaczy to zniesienie ceł na zboże ukraińskie. No, oczywiście piękna decyzja, tak? Wydawałoby się, że tutaj to tylko pomoc dla Ukrainy. Ale pierwsze trzeba pomyśleć, w jaki sposób udzielać pomocy innym, nie kosztem tysięcy, setek tysięcy, a czasami milionów Polek i Polaków, którzy mają prawo do tego, aby władza myślała także o ich interesach, o ich życiu, zanim będzie podejmowała takie masywne decyzje. Mówiłem tutaj dużo na początku o tym, że województwo podlaskie kojarzy mi się także z tymi najwspanialszymi aktywnościami kulturalnymi, z pięknymi nazwiskami, z ich dziełami. I to, co jest tak szczególnie charakterystyczne dla tej ziemi, to mimo bardzo trudnej historii, mimo bardzo wielu obiektywnych powodów historycznych, etnicznych, kulturowych, geopolitycznych, powodów do konfliktów. Tutaj ludzie uczyli się, czasami wbrew historii, uczyli się współżyć. Tutaj mamy takie najpiękniejsze dowody na to, że różne wspólnoty etniczne, różne narodowości, różne religie, różne języki, różne kultury mogą się spotkać, mogą obcować ze sobą i mogą dać ten najpiękniejszy, taki no, przypominający nam najwspanialsze te dekady i wieki polskiej historii pierwszej Rzeczypospolitej, właśnie zbudowanej na takiej filozofii, na takim myśleniu, na takim otwarciu. No, jednym z takich miejsc jest Sokółka. Polacy, katolicy, prawosławni, Tatarzy, Litwini. Wczoraj starosta, pisowski starosta Sokółki. Powiedział, że zgłasza sprzeciw, żeby ktoś, kto myśli inaczej niż on, odwiedzał powiat sokulski i Sokółkę. Wyobrażacie sobie, pisowski, on jest szefem PiSu miejscowego. On w Sokółce mówi, że tam mogą przyjeżdżać tylko ludzie tacy jak on, myślący tak jak on i do niego podobni. Gwarantuję wam, że gdyby Sokółka wyglądała dokładnie tak i myślała tak jak starosta, to tam nikt nie chciałby nigdy przyjechać. Na szczęście Na szczęście niezależnie od tego, że wśród rządzących zdarzają się aż takie polityczne typy, które mówią sprzeciw, nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek tu przyjeżdżał, kto nie jest z PiSu. Na szczęście Sokółka w
dla nas i dla jej mieszkańców i dla całego województwa podlaskiego jest miejscem symbolicznym, gdzie każdy z każdym może się spotkać i rozmawiać. Gdzie wszyscy dobrze rozumieją, że nowoczesny patriotyzm, ta nowoczesna, wielka Polska, w której chce się żyć, w której jest przyszłość dla każdej Polki, dla każdego Polaka. To jest Polska także otwarta, empatyczna wobec wszystkich, którzy mają no, własny pogląd, własną kulturę, własne dziedzictwo, ale nie używają tego swojego dziedzictwa przeciwko innym. Nie ma lepszego miejsca niż Białystok, niż województwo podlaskie, niż Sokółka, niż Krynki, niż Sejny, niż Hajnówka, gdzie my, ludzie Koalicji Obywatelskiej, mamy prawo i obowiązek bardzo głośno te słowa powtórzyć. Polska jest miejscem równych szans, równych praw dla wszystkich jej obywatelek i obywateli. Jestem naprawdę przekonany, a po wczorajszym spotkaniu mam taką no, więcej energii niż, jeśli to w ogóle możliwe, niż jeszcze kilka tygodni temu, a tę energię dali mi wczoraj szczególnie ci młodzi ludzie z tego ponad 1000, które przez 2 godziny ze mną dyskutowali, bo wspierali się, no widzieliście, naprawdę kapitalna przygoda i zobaczcie, że wśród tych ponad 1000 ludzi i każdy ma swoje kłopoty, każdy ma jakiś powód do zmartwień, każdy ma jakiś powód do złości dzisiaj w Polsce niestety, kiedy patrzy się na to, co robi ta władza, ale wszyscy oni bez wyjątku pytali, dyskutowali, argumentowali na rzecz tego, jak odbudować wspólnotę z różnymi poglądami, z różnymi tradycjami, ale wspólnotę. W jaki sposób naprawdę odbudować polską solidarność? I każdy, który zabierał głos, nie miał jednak wątpliwości co do jednego. Warunkiem do tego, żebyśmy odbudowali wspólnotę, żeby wszyscy w Polsce poczuli się znowu jak w domu, jest ta zasadnicza polityczna zmiana, jaka czeka nas jesienią. Naprawdę to jest wielkie zadanie dla was i nie, ani przez chwilę nie macie prawa do wątpliwości czy do słabości. Musimy wygrać te wybory. Dzięki. Panie premierze, panie przewodniczący, panie marszałku, pani marszałek, drodzy panie i panowie posłowie i senatorowie i drogie koleżanki i koledzy samorządowcy zgromadzeni tutaj, można powiedzieć, że w historycznym dniu, wczoraj i dzisiaj odbyło się w Białymstoku i w województwie podlaskim coś wielkiego. Spłynęła na nas nadzieja. Nowa nadzieja na to, że można zwyciężyć. Ja dziękuję bardzo za te miłe słowa, ale chciałem powiedzieć o sobie, że jestem tylko skromnym robotnikiem winnicy samorządowej. Ja pojmuję swoją rolę nie jako władzę, ale jako służbę. Służbę, która trwa już prawie 17 lat. Niedawno obchodziłem indywidualnie, bez policji, bez żadnych innych, 196. miesięcznicę swego wyboru. I w 2006 roku tak naprawdę pewnie byłem nieświadomy, że w Białymstoku bliżej nieznany doktor ekonomii w mieście, które jest startowane z poparciem Platformy Obywatelskiej, gdzie rządził PiS 2-5-2-7. Ja nie wiedziałem, że w tym mieście nie może wygrać ktoś taki jak ja i dlatego wygrałem. Bo było to praktycznie, było to tak na zdrowy rozum niemożliwe. Dlatego też my też musimy wierzyć, że wygramy. Samorząd oczywiście w większości, myślę, że i ten podlaski stoi właśnie po stronie rozwoju samorządu, a nie jego niszczenia. A mamy niestety symptomy
na wielu obszarach. Nie ma tutaj czasu, żeby wymieniać, ale chociażby właśnie te udziały w PIT-ach. Białystok stracił 520 milionów, które no, 140 oddali, ale nadal 380 w plecy. Pan premier mówił o wykluczeniu komunikacyjnym. A nas się wykluczyło jako miasto. Gminy wokół, czy tak zwany, my tu mówimy, obwarzanek, mają dotacje do transportu publicznego w wysokości 50%, ale nie mogą korzystać z usług naszej białostockiej komunikacji miejskiej, tylko muszą skorzystać z innych firm. Więc tracimy. Oczywiście już nie chcę mówić o Wodach Polskich, które to jest ogromny skandal. My jako samorządowcy, proszę Państwa, staliśmy cały czas na straży praworządności, na straży demokracji. To my zablokowaliśmy wybory kopertowe. My pierwsi stanęliśmy, kiedy była pandemia, jeśli chodzi o pomoc mieszkańcom. To my w większości zorganizowaliśmy pomoc dla naszych sióstr i braci z Ukrainy. To wreszcie my zajęliśmy się dystrybucją węgla, kiedy rząd sobie nie radził. I wiecie, i tu taka scena z Misia. Bohaterka pyta, a skąd pan wie, że węgiel, Palucha? On mówi, zasadniczo z Węgorzeskiej. Ja patrzę, w Białymstoku nie ma ulicy Węgorzeskiej. Nazwaliśmy jedną z ulic Węgorzeska, więc już nigdy węgla nie zabraknie. Przynajmniej w naszym mieście. To jest pan przewodniczący rady oczywiście. Kochani, Wczoraj była ogromna energia. To i pan przewodniczący, że tak powiem, to było tak, to pan przewodniczący mówił, że otrzymał ogromną energię, ale ci, którzy wszyscy tam byli, oglądali tę energię od pana przewodniczącego, od pana premiera, uzyskali dlatego, że wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem i jakości tego wystąpienia, ale także no, tej siły, takiej fizycznej siły, którą trzeba normalnie mieć, stojąc 3 godziny i oczywiście będąc live'a na całą Polskę i na cały świat. I my byliśmy tego świadkami i na pewno zasiane było wczoraj dobre ziarno, naprawdę bardzo dobre ziarno i ono wyda ten plon już na no normalnie jestem ze wsi, na wiosnę się sieje, a na jesień się zbiera. Tak to było. I to idealny czas siania, idealny czas zbioru. My wierzymy, kochani, to będzie nasz tak naprawdę ostatni bój. I ten bój musimy zwyciężyć, bo nie będzie już w Polsce. Sokółka będzie w całym kraju. Ta mentalność białoruska, która dotarła do Sokółki, ona rozleje się na cały kraj i my musimy postawić jej barierę i to po prostu zrobimy, bo też chciałem powiedzieć, że mówię też w imieniu dużej grupy samorządowców, którzy też tu są obecni z Ruchu Samorządowego Tak dla Polski. Naprawdę chcemy pomóc wygrać te wybory i będziemy walczyć, bo tak naprawdę walczymy, tak jak tutaj pan premier mówi, nie dla siebie, bo ja już też jestem, że tak powiem, w wieku stypendysty ZUS-u od niedawna, ale dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla tych, którzy wczoraj zorganizowali to spotkanie, bo to właśnie młodzi ludzie to zorganizowali i młodzi ludzie występowali i bardzo nas zbudowali. Także ja bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Oczywiście poczynając od pana premiera, od pań i panów senatorów i posłów, posłanek, a także kolegów samorządowców za to, że Białystok, że Klaosin, że byli odważni ludzie, którzy wczoraj powiedzieli złu nie, a powiedzieli również, że widzą Polskę swoich marzeń, a ta Polska ich marzeń to Polska, którą przedstawia również Koalicja Obywatelska, ale też inne partie opozycyjne i samorządowcy. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego i zwyciężymy. Panie przewodniczący, panie premierze, koleżanki i koledzy, posłanki, posłowie, senatorki, senatorowie, moi drodzy.
Na początku chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, że wczoraj tak licznie uczestniczyli w spotkaniach z posłankami, posłami, senatorami, senatorkami w całym województwie, ale w szczególności oczywiście. Chciałbym podziękować mieszkańcom Kleosina, mieszkańcom powiatu białostockiego, Białegostoku za to, że tak licznie przybyli na spotkanie z panem premierem Tuskiem. Jestem za to wdzięczny, bo pokazujemy, że województwa Polski Wschodniej chcą zmiany na lepsze i my tą zmianę gwarantujemy. O, waga wczorajszego spotkania w Kleosinie była naprawdę duża, bo pana premiera witało dwóch wiceministrów, marszałek województwa, posłowie, senatorowie PiS-u. A tutaj mamy tylko prezydenta, kilku wójtów, kilku burmistrzów, więc panowie z PiS-u naprawdę się postarali. Ale panowie z PiS-u, weźcie się wreszcie za robotę. Nie urządzajcie happeningów. Dzisiaj przy panującej drożyźnie, inflacji, kryzysie energetycznym, kryzysie demograficznym. Wy musicie jeszcze te pół roku przepracować, bo już więcej wam nie zostało. Zróbcie wszystko. Chociaż na koniec zróbcie, pokażcie, że wy coś potraficie, bo jak na razie przez 8 lat nie zrobiliście praktycznie nic. Ale my od października pokażemy, jak zbudować Wielką Polskę, jak pokazać przedsiębiorcom, mieszkańcom, że ten dobrobyt im się po prostu należy. Szanowni Państwo, starosta Sokulski, muszę o nim wspomnieć, powiedział, że nie ma zgody, aby do powiatu Sokulskiego przyjechali posłowie Platformy Obywatelskiej. Takich starostów sokulskich w całej Polsce jest wielu, ale my jako posłowie, posłanki Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będziemy w tych powiatach, będziemy w tych gminach, my będziemy się spotykać z mieszkańcami. Nie przestraszymy się takich starostów. Panie starosto, proszę nas nie straszyć, a w Sokółce będziemy jeszcze częściej, bo dzisiaj na sali mamy dwóch zastępców pani burmistrz Sokółki. I jestem już dogadany, że jeszcze w tej kadencji otworzę tam swoje biuro poselskie i będę jeszcze częściej w Sokółce. Na które otwarcie oczywiście już was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, bo my, aparatczyków z PiS-u, się nie przestraszymy. Zajmijcie się pracą, zajmijcie się swoimi obowiązkami, a nie straszeniem posłów Platformy Obywatelskiej, bo nie jesteście od tego. My ciężko pracujemy i zrobimy wszystko, żeby w październiku wygrać te wybory. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, kochani, wielkie dzięki za wczoraj. To naprawdę była imponująca demonstracja naszej determinacji, mobilizacji i naszej wiary w zwycięstwo na jesieni. Ja wczoraj z przyjaciółmi pojechałem do Bobrownik na zamknięte przejście graniczne, aby zobaczyć po drodze puste parkingi, puste sklepy, puste hotele i zajazdy, ludzi, którzy zostali przez państwo pozostawieni sami sobie po decyzji o zamknięciu wszystkich przejść granicznych w naszym województwie. PiS szedł do wyborów z obietnicą, że zmieni Polskę Wschodnią w krainę mlekiem i miodem płynącą, a przygotował nam region odcięty od świata, dotknięty plagami stanów wyjątkowych, a obecnie zamkniętych przejść granicznych. I chcę Państwu powiedzieć, ci przedsiębiorcy, którzy do dziś nie otrzymali żadnej pomocy od Państwa, a którym tak naprawdę Państwo odebrało możliwość prowadzenia normalnej działalności. Oni mówią, że czekają już po prostu na to, że ta władza się zmieni. Nie mają już zaufania, że władza PiS-u przyjdzie im z prawdziwą pomocą. Szanowni Państwo, to jest dzisiaj część większej wojny. Jeżeli celem hybrydowej wojny Putina i Łukaszenki wobec Polski jest naruszanie granicy, to nie pokazuje to całego obrazu.
Prawdziwym celem Łukaszenki i Putina jest destabilizacja sytuacji w Polsce, szczególnie na polskim wschodnim pograniczu. I ten, kto nie potrafi tej destabilizacji się przeciwstawić, ten, kto nie potrafi zapewnić polskim obywatelom, że przy wschodniej granicy będą mogli normalnie żyć, pracować, prowadzić biznesy, ten tak naprawdę wpisuje się w scenariusz pisany przez Łukaszenkę. Jeżeli chcemy z tą wojną hybrydową wygrać, to musimy stanąć po stronie przedsiębiorców, po stronie mieszkańców, po stronie samorządów, które na pograniczu polsko-białoruskim dzisiaj zmagają się z niesłychanym, bardzo ostrym kryzysem. Mówił pan... Mówił pan przewodniczący, za co bardzo dziękuję, o tym, jak cudownym, jak wspaniałym regionem jest województwo podlaskie. Tak, drogi Donaldzie, tak, to jest ostatni kawałek dawnej Polski, zatopiony jakby w bursztynie. To jest jedyny region, w którym obok siebie od wieków żyją Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Litwini. I to jest nasz wspólny skarb, musimy go chronić. Ale aby go ochronić, wobec tych wyzwań, które mamy dzisiaj na wschodzie i co do których długotrwałości nie możemy mieć dzisiaj żadnych pewnych rokowań. My musimy być przygotowani na to, żeby taki region jak województwo podlaskie, ale też inne regiony Polski Wschodniej wobec tego kryzysu wschodniego w sposób strategiczny i systemowy wesprzeć. Bo ten kryzys promieniuje już dziś nie tylko na zamknięte przejścia graniczne, nie tylko na przedsiębiorców tam pracujących, ale promieniuje na poczucie bezpieczeństwa. To jest ten dodatkowy, oprócz demografii i złej władzy, czynnik, który będzie powodował, już powoduje większe wyludnianie się takiego regionu jak nasz. To jest ten czynnik wojny na wschodzie, kryzysu na wschodzie. To jest nasze zadanie. Ten gniew ludzi, ten głęboki zawód, że PiS, który obiecywał bezpieczeństwo i dostatek w tej części Polski, sromotnie zawiódł, będzie też dla nas motorem zwycięstwa na jesieni. Dziękuję serdecznie. Panie premierze, panie marszałku, pani marszałek, panie prezydencie, szanowni parlamentarzyści, senatorowie, szanowni samorządowcy. Przez 8 ostatnich lat władzy zniszczono w naszym społeczeństwie poczucie sprawiedliwości. Obecny rząd tak naprawdę już dawno stracił mandat do tego, moralny mandat do tego, żeby rządzić. Naganne postawy są dzisiaj premiowane wyższymi stanowiskami, dotacjami. Szanowni państwo, jako nauczyciel akademicki wiem, jak ważne jest otoczenie, w jakim kształtują się postawy młodych ludzi. Dzisiaj młodzi ludzie nie dostrzegają wartości w pracowitości, w przedsiębiorczości, w uczciwości czy takiej zwykłej przyzwoitości. Dlaczego? Dlatego, że widzą w mediach i otoczeniu, że największe kariery robi się dzięki znajomościom i nepotyzmowi. Dzisiaj w czasach kryzysu, w czasach ogromnej, przerażającej inflacji, drożyzny, w czasach, kiedy widzimy rozdawnictwo państwowych pieniędzy na sprawy ważne, tak naprawdę brakuje pieniędzy. Między innymi brakuje pieniędzy na to, aby ratować zdrowie psychiczne młodzieży. Jesteśmy, proszę państwa, jednym z krajów europejskich, gdzie najwięcej odbywa się prób samobójczych wśród dzieci. Codziennie aż 4 dzieci próbuje popełnić samobójstwo. Na to brakuje pieniędzy, ale nie brakuje na przykład na TVP. Proszę państwa, z tego miejsca chciałabym między innymi zaapelować do władz województwa podlaskiego, jako radna Sejmiku województwa podlaskiego, o to, żeby stworzyć jak najszybciej oddziały psychiatrii dziecięcej w Łomży i w Suwałkach. Tego naprawdę bardzo brakuje i to jest bardzo pilna potrzeba. Musimy zatem zatrzymać tę karuzelę obłędu. Musimy zmobilizować naszych znajomych, krewnych, najbliższych do tego, aby przede wszystkim wzięli udział w wyborach.
Każdy jeden głos jest bardzo ważny. Musimy dopilnować do tego, aby te wybory nie zostały sfałszowane. Musimy walczyć o demokratyczną i wolną Polskę, o to, o czym mówił pan premier, o to, żeby każdy obywatel czuł się w tym państwie bezpieczny, czuł się w tym państwie jak u siebie, czuł się w tym państwie traktowany z szacunkiem i z godnością. O to musimy walczyć. Najbliższe wybory to walka tak naprawdę o wszystko, co ważne w demokracji, o wszystko, co ważne w nowoczesnym społeczeństwie. Dlatego musimy walczyć, bo tu jest nasza przyszłość. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pani marszałek, panie marszałku, szanowni państwo, koleżanki, koledzy. Przyłączam się do podziękowań za tak liczne przybycie do naszego podlaskiego województwa, za te spotkania, szczególnie w małych miejscowościach z ludźmi, za wysłuchanie ich problemów. Słyszeliśmy oczywiście o tym, co przeżywają, o drożyźnie, inflacji, o problemach w służbie zdrowia, edukacji, ale już mówiliśmy o tym, że Podlasie jest takim wyjątkową częścią naszej ojczyzny. Po wojnie, po zmianie granic została tu taka mała cząstka tej pierwszej Rzeczpospolitej, w której spajającym ogniwem wiele narodów, wiele różnych wyznających różne wyznania, była nadrzędna zasada tolerancji. I jesteśmy, słuchając tych wszystkich problemów, które dotyczą wszystkich obywateli naszego państwa, mamy też to, pozwala wasze tu spotkanie zapoznać się, że są społeczności, dla których oprócz tych codziennych obaw i trosk mają jeszcze nawet ważniejsze problemy, a dotyczy one zachowania własnej kultury, własnego języka, własnej tożsamości, także wiary swoich przodków. I za to zrozumienie i dotychczas, które państwo prezentowaliście, bardzo serdecznie chciałem podziękować. Jestem zdania i przekonany, że możemy w tych problemach tym społeczności pomóc, skutecznie pomóc, ponieważ jest na szczęście w niewielkiej części polskiego społeczeństwa, ale to są zjawiska, które obserwujemy i może one narastają, inspirowane przez kręgi narodowo-nacjonalistyczne, takie określę, postawy ksenofobiczne, nietolerancji. My tu na Podlasiu mamy to taki przykład, taki jaskrawy, to są te marsze. Na szczęście w tym roku się nie odbyło, marsze w Hajnówce. Jako parlamentarzyści oczywiście mamy zobowiązania przede wszystkim w sprawie w sferze ustawowej, praw, i my w Polsce mamy naprawdę, możemy się tym szczycić, bardzo ważne podjęte po przełomie politycznym ustawy. Mam na myśli ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, ale także wzorowane na wzór ustawy o stosunku państwa do polskiego kościoła katolickiego, szereg ustaw regulujących prawnie stosunek państwa do, w cudzysłowie, liczebnie mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. To naprawdę jest dla nas, możemy być z tego dumni. Ale są też i obecnie dla małych społeczności problemy. Ja tu dziękuję koleżankom i kolegom, Zbyszkowi Konwickiemu, nie ma go, ale Kazimierzu Wieklejnie też. Myśmy zgłosili kilka projektów poselskich. One nie mają praktycznie wymiaru finansowego, bo dotyczą małych społeczności, na przykład języka, uznania języka śląskiego czy wilamowskiego małej społeczności, regulujące sytuację niewielkiej bardzo społeczności, mniejszości greckiej w Polsce, czy stosunku państwa do Związku Muzułmańskiego, czy do starobrzędowców, których tu mamy. Wszystkie one zostały zamrożone. Żadna nie poddana do procedury. I myślę, że mogę zadeklarować, że po zwycięstwie my to załatwimy, bo to naprawdę są niewielkie problemy. Chciałbym też powiedzieć kilka słów osobistych. Ja jako dziecko od swojej mamy bardzo często słyszałem ją wypowiadane ze łzami w oczach takie zdanie: kopnytaja, proklata, granica. Rozumiecie państwo? Moi rodzice się ożenili w czasie okupacji i ich wsie zostały
granicą rozdzielone. I mama płakała, nie mogę pójść do swojej matki, do swoich sióstr, a życie było bardzo trudne. Nawet nie mogła pójść na pogrzeb swojego ojca, dziadka naszego. Ta żelazna kurtyna w wyniku wojny, zimnej wojny, była zbudowana i podzieliła najbliższych rodziny. Polacy z tamtej strony, pola Białorusini z tej, nie mogli się kontaktować. Ona upadła i mieliśmy taki piękny okres bezpośrednich możliwości kontaktów. Teraz wyrosła, zgadzam się oczywiście z wszystkim, z panem premierem, my nie jesteśmy winni temu, co się stało, tak? Ale ta żelazna kurtyna powstała. I ja chciałbym prosić, żebyśmy my chociaż przynajmniej zaprezentowali stanowisko, że w tej sytuacji, jeżeli już taki rząd podjął decyzję, to przynajmniej ze względów humanitarnych przecież na tych przejściach można otworzyć ruch pieszy. Niech ci ludzie przyjadą pod tą granicę, przejdą i spotkają się i z sobą pobędą kilka godzin. Bym o to prosił. I na koniec chciałem osobiście bardzo podziękować wam wszystkim parlamentarzystom za takie otwarte przyjęcie mnie do waszego grona. Naprawdę mam doświadczenia parlamentarne, ale w takich środowisku, tak miłym, sprzyjającym i otwartym na te problemy, o których głównie mi zależy, jestem po raz pierwszy. I jeśli nas słuchają poza mieszkańcami Podlasia, to do wszystkich naszych, mówię specjalnie mniejszości, do Łemków, Ukraińców mieszkających w Polsce, do Ormian, do Tatarów, do Romów. Pójdźcie na wybory, zagłosujcie, wygramy i te problemy pomożemy wam rozwiązać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja również, jak moi przedmówcy, witam wszystkich na Podlasiu. Dziękując przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi za przyjazd oraz za wczorajsze energetyczne wystąpienie. Chciałbym również podziękować wszystkim zgromadzonym gościom, marszałkom, posłankom, posłom, senatorkom, senatorom za wczorajszą wizytę na Podlasiu, za objazd naszego regionu, za rozmowy z mieszkańcami. Było to bardzo budujące. Jak wiecie, stojąc tutaj przed wami, przed politykami z ogromnym stażem, śmiem twierdzić, że jestem politykiem o najkrótszym stażu na tej sali, bo dopiero czwarty rok pełnię urząd posła do Parlamentu Europejskiego. Wiem jedno, że tak jak o ile wzrok mnie nie myli, również jestem jedynym europosłem na tej sali. I wiem jedno, codziennie się przysłuchuję rozmowom w Parlamencie Europejskim na sali plenarnej czy w kuluarach i politycy PiS wiedzą jedno, jeżeli wygrają te wybory, to wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej. Musimy mieć tego świadomość. A myślę, że wy tutaj zgromadzeni jesteście tego pewni. Dlatego moja prośba. Zdejmijmy marynarki na najbliższe 6 miesięcy, zakasajmy rękawy, tak jak ja już uczyniłem, bo zaraz jadę w objazd regionu do Nidzicy i Lidzbarka Warmińskiego, by przekonywać niezdecydowanych. Weźmy się do pracy, żeby nie zawieść społeczeństwa, a na jesień będziemy zwycięzcami. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy goście, samorządowcy, koleżanki i koledzy, wsłuchując się w ten głos Tomka Frankowskiego, oczywiście patrząc na tą pracowitość typową dla każdego z regionów, które odwiedzamy, chcę już dzisiaj zaprosić Was wszystkich na kolejne posiedzenie wyjazdowe Klubu Koalicji Obywatelskiej. Już w poniedziałek odwiedzamy przepiękny region podkarpacki. Będziemy w kilkudziesięciu miejscach. Zapraszam, mówię przede wszystkim do tych, którzy nas oglądają, na otwarte spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska w Tarnobrzegu o godzinie 17 w poniedziałek. Was wszystkich zapraszam na posiedzenie klubu już we wtorek rano o 9:30 w Rzeszowie. I Tomek, mogę cię zapewnić, że to nie koniec, dlatego że pod koniec przyszłego tygodnia spotykamy się w województwie świętokrzyskim. Będziemy znowu na kilkudziesięciu otwartych spotkaniach branżowych, małych, większych. Oczywiście otwarte spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska, tym razem w Skarżysku Kamiennej, czwartek, godzina 17 i posiedzenie klubu w
w Kielcach, w stolicy regionu. Jak widać, tej pracy dużo przed nami. Przypominam, że finałem tej wielkiej akcji Tu jest przyszłość jest 4 czerwca. 4 czerwca w samo południe spotykamy się w Warszawie, by pokazać naszą siłę, by pokazać, że koalicja obywatelska, że samorządowcy, że społecznicy, że ludzie, dla których wartości są najważniejsze, że koalicja obywatelska jest przygotowana i wygra najbliższe wybory parlamentarne. Do pracy, do zobaczenia w poniedziałek.